pododdziały. Baczność! Równaj w prawo! Baczność! Warta honorowa! Do tablicy, marsz! Stoj! Szanowni Państwo, zgromadziliśmy się przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeszycy z okazji odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej. Poświęcona jest pamięci założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeszycy, druhom z naszej jednostki, którzy odeszli na wieczną wartę oraz obecnym kontynuatorom idei ochotniczej społecznej ochrony przeciwpożarowej. Odsłonięcia tablicy dokonają strażacy seniorzy z naszej jednostki, lub Józef Piątkowski, lub Kazimierz Samiec, lub Tadeusz Gaczkowski oraz lub Marian Wasiak. Poświęcenie tablicy. Uroczystego poświęcenia dokonają proboszcz parafii świętej Katarzyny w Rzeszycy, ksiądz Henryk Winarczyk oraz kapelan straży pożarnych, ksiądz Grzegorz Hin. Położenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Módlmy się. Boże Stwórco i Ojcze wszystkich ludzi, Ty posłałeś swojego Syna jako nauczyciela mądrości, która do Ciebie prowadzi. Ty nieustannie powołujesz i posyłasz zwiastunów swojego słowa, aby Twoje imię było uwielbione między narodami. Obdarz wieczną nagrodą nieśmiertelności i chwałą naszych druhów, strażaków, którzy w trudnych chwilach ojczyzny strzegli prawdy, ochrony życia i mienia swoich braci. Spraw również, aby obecni kontynuatorzy ich dzieła stanowili fundament niepodległej naszej ojczyzny, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pododdziały, baczność! Pododdziały, spocznij! Nastąpi teraz składanie kwiatów. Jako pierwsza kwiaty złoży delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeszycy. Następnie delegacja samorządu gminy Rzeszyca.
Pododdziały, spoczność! Pododdziały, spoczność! Zakończyliśmy uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci strażaków z OSP Rzeszyca. Nastąpi teraz wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego skrzydła strażnicy. Druhny i druhowie, szanowni goście, przy okazji dzisiejszego święta chcielibyśmy dokonać wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę naszej strażnicy. Tu na planszach są makiety, jak ta strażnica ma wyglądać, oto nowe skrzydło. Czas płynie, ta nasza strażnica pamięta jeszcze lata 60., a wymogi współczesne są takie, że potrzeba dokonania rozbudowy tego obiektu o nowy garaż, wyższy garaż, ponieważ współczesne samochody już nam się nie mieszczą do tego garażu, dlatego on ma być dużo wyższy. Poza tym odpowiednie zaplecze na sprzęt, bo też tego sprzętu z roku na rok jest coraz więcej. No i to najważniejsze zaplecze socjalne, którego w tym starym obiekcie brakuje. Mam nadzieję, że tutaj z pomocą wielu przyjaciół naszej jednostki uda nam się w przeciągu najbliższych 2 lat wybudować to skrzydło, tak żeby można było wprowadzić do niego nowy, ciężki wóz bojowy, bo taki też jest potrzebny naszej jednostce. Ja bym prosił tutaj osoby, które zostały zaproszone, o podpisanie tego aktu erekcyjnego. Ja może go odczytam. W dniu 9 września 2018 roku na pamięci przyszłych pokoleń wmurowano akt erekcyjny fundamenty nowego garażu przy budynku OSP Rzeszyca. Pragnienie wszystkich jest, aby ten nowy gmach służył jak najlepiej obecnym i przyszłym pokoleniom druhów, przyczyniając się do poprawy komfortu pracy wszystkich mieszkańców, a w szczególności poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Rzeszyca. Projektantem inwestycji jest pracownia architektoniczno-budowlana Andrzej Kowalski z siedzibą w Smardzewicach. Dla upamiętnienia budowy nowego garażu przy budynku OSP w dniu uroczystości murowania akt erekcyjny podpisy złożyli tu obecnie. Thank you.